Gdzie jest dom? I mój, i twój. Tu, gdzie są lasy i rzeki nasze. Tu, gdzie rodził się ojciec i matka. Gdzie biały orzeł na sztandarze. Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem. Gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał. Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit. Piękna jest nasza mowa i pieśń, i piosenki. Piękny jest las i łąka, gdy mgła się nad nią ściele. I drogie, żyzne łany, ojczysta, piękna zieleń. Piękna jest nasza Wisła, od gór dalekich do morza. Piękne są nasze dęby, topola, sosna i brzoza. Piękny jest orzeł biały i piękna jest biel i czerwień. Piękna nasza ojczyzno, kochać będziemy Cię wiernie. W imieniu gospodarzy obchodów Święta Narodowego 3 maja, prezydent miasta Świdnicy pani Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz starosty świdnickiego Piotra Fedorowicza serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Posłów i senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli zarządu powiatu świdnickiego, radnych powiatu świdnickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej, zastępców prezydenta miasta, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej, wójtów i burmistrzów powiatu świdnickiego, proboszczów świdnickich parafii oraz kombatantów. Bardzo serdecznie witam poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, służb mundurowych, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych organizacji i instytucji. Witam także przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych, partii politycznych, instytucji miejskich oraz podmiotów użyteczności publicznej. Witam dzieci i młodzież świdnicką oraz wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Całość baczność do hymnu państwowego. Ostatnia wola i testament gasnącej ojczyzny. Tak nazwali Konstytucję 3 maja jej twórcy. Smutne to słowa i gorzkie to słowa. Dlatego warto dziś przy tym pięknym majowym święcie, kiedy mówimy o Konstytucji 3 maja, wyjaśnić, przypomnieć sobie, w jakich okolicznościach była uchwalona. I dlaczego była tak ważna? Polska drugiej połowy XVIII wieku była krajem, w którym nie działo się dobrze. Rozszarpywana pomiędzy wpływy pruskie i rosyjskie, zwaśniona, skonfliktowana wewnętrznie, nie rozwijała się. Zapadała się w jakąś czeluść, na końcu której mógł być niestety koniec ojczyzny. Już w latach 70. postępowi myśliciele, intelektualiści tamtej Polski rozpoczęli zmiany. Obchodzimy inne ważne święto związane z tamtymi czasami, bo to właśnie wtedy powstała Komisja Edukacji Narodowej. Komisja, która jako swoiste Ministerstwo Edukacji rozpoczęła budowę szkół powszechnych, rozpoczęła wzmacnianie kolegiów, rozpoczęła wzmacnianie polskich uniwersytetów. To właśnie dzięki temu 20 lat później młodzi, wykształceni intelektualiści zaczęli myśleć o tym, co robić dalej, jak ratować kraj. W
1788 roku został wybrany nowy parlament i to właśnie w nim znaleźli się ludzie, którzy chcieli innej Polski. Przypomnijmy, że zmiany dotyczyły wtedy nie tylko naszego kraju, dotyczyły całej Europy. Francja targana była rewolucją. Ewolucyjne zmiany zachodziły w innych krajach. Kończył się czas monarchii absolutnych. Zaczynała się demokracja. O swoje prawa w Polsce walczyli mieszczanie. Nie było jeszcze wtedy mowy o tym, by mogli je zyskać wszyscy obywatele. W kwietniu 1791 roku Sejm przyjął dokument, na mocy którego mieszczanie z miast królewskich zyskali pierwsze prawa, między innymi swoją reprezentację w polskim parlamencie. Ale to wciąż było zbyt mało. Wciąż funkcjonowało przynajmniej teoretycznie liberum veto, wciąż można było zwołać Sejm Konfederacyjny. Stąd w wielkiej tajemnicy ci, którzy byli elitą intelektualną polskiego narodu, rozpoczęli przygotowania do ustawy zasadniczej, która miała zmienić funkcjonowanie kraju, która miała stworzyć nowe podstawy państwa. Od końca 1790 roku zaczęły się prace, bardzo konspiracyjne. Te czołowe postacie, o których trzeba wspomnieć, to ówczesny marszałek Sejmu Stanisław Małachowski. To oczywiście król Stanisław August Poniatowski, postać dość kontrowersyjna, wszak bardzo długo ciążyło na nim odium protegowanego carycy Katarzyny. Jednak i on w końcu stanął wśród tych, którzy chcieli postępowej, nowoczesnej Polski. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki to postaci, o których warto sobie dziś przypomnieć. Warto cofnąć się do tamtych czasów, warto poczytać ich dzieła, prace, bo dotyczyły one oczywiście nie tylko ustawy zasadniczej. I tak pod koniec kwietnia 1791 roku ustawa rządowa, bo taką konstytucja nosiła nazwę, była gotowa. Jak jednak ją przyjąć w parlamencie, w którym nie mamy większości? Pierwsza sesja Sejmu po przerwie wielkanocnej miała odbyć się 5 maja. Ale wiedząc o tym, że układ sił jest bardzo słaby, postępowi posłowie spotkali się już 3. I tego dnia konstytucja większością głosów parlamentu została przyjęta. Co wnosiła? Trójpodział władzy po raz pierwszy w Polsce. Powoływała Radę Królewską, która była pierwszym polskim rządem, na czele którego stał król. Obok zasiadał prymas Polski, pełniący jednocześnie funkcję zwierzchnika nad Komisją Edukacji Narodowej i pierwszych 5 ministrów, którzy ponosili odpowiedzialność nie tylko przed królem, ale też przed Sejmem. Ustalono, iż Sejm Polski będzie składał się z 204 posłów, a Senat ze 132 senatorów. Oczywiście usankcjonowano 24 przedstawicieli miast królewskich w tymże parlamencie. Była mowa o prawach, ale nie dla wszystkich. Hugo Kołłątaj był jednym z tych, którzy chcieli wprowadzić równe prawa dla chłopstwa. Na takie zmiany jednak Polska nie była jeszcze przygotowana. Stąd też ten stan został powierzony szczególnej opiece i szczególnej trosce szlachty. Powołano polską armię, mówiono o polskiej edukacji. Niestety, w tym kształcie konstytucja przetrwała jedynie 14 miesięcy. Była targowica, było wejście wojsk rosyjskich na teren Polski i kolejne rozbiory, które w końcu spowodowały, że na ponad 100 lat zniknęliśmy z mapy Europy. Ale duch konstytucji przetrwał. I te pierwsze prawa, te pierwsze zasady, które mówiły o tym, że możemy być państwem demokratycznym, pozwoliły nam przetrwać te 123 lata, zanim ponownie wróciliśmy na europejskie mapy i na europejską scenę polityczną. Zachęcam Państwa bardzo, by dziś choć pół godziny poświęcić na to, żeby poczytać
o tamtych czasach i wyciągnąć z tego naukę na dziś.